Daje to również chociażby CoffeeDesk, tak? Czyli jeden z największych sklepów w tej chwili kawowych w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, ale i w Europie, gdzie nasz ten właśnie produkt jest dostępny u nich w sklepie. Mamy też swój sklep internetowy i zachęcam do zapoznania się z tym, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa alternatywa właśnie do tego, żeby outdoorowo napić się świetnej kawy. To powiedz mi jeszcze tak, bo będziemy się zbliżać ku końcowi tego nagrania. No jakby rozmawiając tutaj cały czas, no wiadomo jakie są plany, ale zawsze się pytam swoich gości, czego byś sobie życzył? Zdrowia. Zdrowia. A biznesowo? Biznesowo przede wszystkim tego, żeby cały czas to, co robimy, bo trzeba pamiętać, że jakby te wszystkie projekty to nie jestem tylko ja, to jest cały nasz zespół, jasne, który przy tych wszystkich projektach pracuje. A jest nas coraz więcej i mamy świetny i zgrany zespół. Przede wszystkim życzę nam tego, żeby cały czas sprawiało nam to tyle frajdy i zabawy, ile sprawia póki co. Mm-hmm. Tak? I mimo, że nasz biznes jest coraz większy i mam nadzieję, że coraz większy będzie, a jesteśmy wszyscy, cały zespół, ambitnymi ludźmi i na pewno nie będziemy się zatrzymywać na tym, co osiągnęliśmy dotychczas, a po prostu tego paliwa, życzę nam tego paliwa, tej motywacji do działania i do zmieniania też otoczenia i przede wszystkim zmieniania też trochę podejścia ogólnie do biznesu i do mentalności do walczenia z wszystkimi złymi stereotypami, które są w gastronomii, w szeroko rozumianej Horece i tak dalej, i tak dalej. To w takim razie ja tego paliwa wam wszystkim życzę. Moim i państwa gościem był Marcin Łojewski, pomysłodawca i założyciel Bike Cafe. Bardzo ci dziękuję, Marcin, za wizytę i mam takie przeczucie, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Cieszę się. Dziękuję. Audycję prowadziłam ja, Weronika Goworowska, i do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Horeca. Znajdziesz nas na www.horeca.pl.